이렇게 온다고 또 가게 되지. Hello there, Hexat, my darling. Cabrina, co ty tutaj robisz? I bring word from El. I must hear what Cabrina has to say. W porządku, skoro musisz. This assignment is more in the nature of a delivery. Przyjrzyj się hełmowi Dragomira. El zmodyfikował magię otaczającą ten przedmiot. Ej, czy nie zabraliśmy przypadkiem tego w częściach z trzech różnych krypt? The Cask of Dragomir, the Shroud of the Unproved, the Claw of the Black Leopard combined. Into an item of supreme power. Taki, który może ponoć poskromić nawet najbardziej dzikie i buntownicze istoty. Może zechcesz go przymierzyć, Hexat? Co El chce, żebyśmy z nim zrobili? El has professional relationships with a wide variety of people. Łotrzykami, łajdakami, złodziejami, wampirami. I? I don't know if I really want to hear more of that list. Liches. Pięknie. A good guess, Hexat. A remarkably good guess. Tak, wśród tych, którzy służą El, są również lisze. Aczkolwiek jeden ostatnio mu ubył. El chce się pozbyć tego lisza. He would see this item placed upon the lich's brow. And in exchange, he'll give me what I want. It's within his power. O co go poprosiłaś, Hexat? That's what I'd like to know. That, and how you got a message to him without going through me. Myślałam, że mamy umowę. Some messages are best delivered directly. Give me the cask. Take it then. The item is attuned to the lich already. It will let you tomb walk to the creature's lair. Żegnaj, podkopałaś moje stosunki z El, ale nie potrafię się na ciebie gniewać. You should know that this new version of Dragomir's cask is much improved over the previous one. Hmm.
Jak to? I can open a necrotic portal to El's rebellious lich's tomb at any time. We no longer need visit a graveyard. A możemy go użyć wewnątrz grobowca? Wykorzystać do ucieczki na powierzchnię, kiedy sprawy przybiorą dla nas nieciekawy obrót? Not until the lich has been subdued. Zdaje się, że to ulepszenie służy bardziej celom twojego pracodawcy niż naszym. Let me know when you are ready to face the lich. I would see this assignment for El finished sooner than later. Are you ready for me to use the cask of entrapment? Tak, powinniśmy się w końcu zmierzyć z tym liszem. One more journey into darkness and death. Ty to potrafisz podkręcić atmosferę. What's life without risk? Długą i bolesną śmiercią, ale nas stać na więcej. Chodźmy się spotkać z tym liszem. Alright. I've now seen enough of these places to officially want to be cremated when I die. Let's get this done quickly. Popieram Nirę z całego serca. No ale dobrze, w takim wypadku poślijmy może naszą specjalistkę od skradania się przodem. O-o, widzę, że to może stanowić w przyszłości pewien problem. No i masz, babo, placek. Całe szczęście, ona jest odporna na magię. Ha! Dobra, mam nadzieję, że teraz wykryjesz pułapkę, która się... O! Okej. What is this? Do my eyes deceive me? Is that you, Hexat? Hexat? Znasz tę kobietę? No. No, to było krótkie. You wouldn't, of course. I was after your time. Or I thought I was. Kim jesteś? Freya, another of El's lost agents. Though it seems we've both been found again, haven't we, Hexat? And lost isn't really the word for it. Not when you could use abandoned. Skąd w ogóle znasz Hexat? All who serve El know Hexat. She's Cabrina's favorite cautionary tale. Or she was. Perhaps I have that honor now. Cóż, to możliwe. I see you finally obtained Dragomir's cask. A pity you didn't do so in time for it to help me here. Tak, zobaczmy, co możemy tutaj wybrać. Nie wierzę, że masz zamiar jej to wypominać. You think not? Tell me, Hexat, how would you feel being assigned a job but not supplied the proper tools? You didn't just fail El, you failed me. Look at me now. Yep. I'd rather not. O, no, tak też myślałam, że to się w ten sposób skończy. I ona je odbiera. Tylko wskaż cel. No i? Twój błąd. Trzeba było uciekać, kiedy miałaś taką okazję. She'll dog us every step we take to this place. We've got to eliminate her. Ach, to nadmiernie dramatyczna muzyka po skończonej walce. Zgadzam się, ale musisz czuć do niej choć trochę sympatii. El obie was potraktował źle. No cóż, jest to na pewno jakaś metoda na podejście do całego problemu. O bogowie, twoje przeciążenie będzie naprawdę poważnym problemem. Naprawdę jesteś konkretnie przeciążona. Dobra, to w takim wypadku ja wrócę do was, gdy uporam się z tym problemem. I pięknie, pozbyłam się zbędnego złomu, a więc możemy ruszać dalej. Proszę. Teraz sprawdź kolejne
korytarze w tym miejscu. Oho, widzę, że kolejne skrytki i mumia. Cudownie. Weźcie się za tę mumię czym prędzej. Ale ty nie musisz korzystać z broni siecznej. Użyj łuku. Gryź ziemię! Upadła w istotę! No i po problemie. Hyc. Masz, babo, placek. Mało brakowało. Rozbroisz? Ostrożnie. Ha! Wiedziałam. No tak, oczywiście, że zamknięte. No, nie za wiele, ale ta czaszka nie jest mi do niczego potrzebna. Won mi stąd. No i dobra, jak tutaj teraz przejść dalej? Gdzie tutaj powinniśmy znaleźć kolejne przejście? Rozejrzę się tutaj. Prawdopodobnie tędy O, jednak! Okej, dobra. Super. No i masz, babo, placek. Co to jest? Kolejna mumia. No okej. Następnym razem. Im mniej was na świecie, tym lepiej dla mnie. I nie tylko dla mnie. I am ready. Certainly. Ruszaj dalej, Hexat. Sprawdź te korytarze. Proszę, tutaj są jedne drzwi, tutaj drugie. Zacznijmy może od zewnętrznych. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. No dalej, drużyno. Odważnie idźcie w nieznane, które jest puste. Trochę zawód, że nie ma tutaj żadnych skarbów ukrytych, ale cóż, czasem tak bywa. W takim razie, co mamy tutaj? Nic? You are lucky I'm here. Hexat? As you wish. Okej, jest potencjał na skarb i jest kolejna... O, magiczna mumia! No i masz, babo, placek. A ty dokąd się wybierasz, Niro? Dokładnie, Serewoku, dokładnie. Popieram. Całym sercem popieram ten sentyment. Dobra, daruję sobie. Nie chcę się nadmiernie obciążać. Tak, tak. I mgły wojny, jak widać. Nic? Serio? Nie wiem, czy czuć się zawiedziona, czy nie. Znowu Freya. No dobra. Drużyno, dołączcie do Hexat. Ech. Ona chyba będzie nas tak prześladować dłuższy czas, mam wrażenie. Chodźmy razem wszyscy. Stawić czoła. Go back, Hexat. Haven't you spent enough time among the dead? How much more are you prepared to lose? Don't make this harder than it has to be, Freya. I was like you once, Hexat. Ready to do anything, sacrifice anyone to get the job done. Look at where it got me. Look at where it got us. You knew the risks when you took the job, Freya. Did I? Did you? Death is one thing. I could accept that. But I didn't die, and you didn't stay dead. How could we predict that? How do you prepare for unending torment? Na to nie da się przygotować. A ty znowu z tą swoją sztuczką ze znikaniem. Przecież widzisz, jak to się kończy. Tylko zaatakujesz i od razu... Tak. Puste groźby. No ale dobra, ponownie rozejrzyjmy się po pomieszczeniu. Standardowa procedura. O, widzę, że Freya jest niewrażliwa na efekty pustoszyciela, którego używa
tym wypadku nasz drogi Sarewok. Nie podoba mi się to troszeczkę. No ale cóż. Tak jest, zdecydowanie to jest to, czego chcę. Serio. Masz wystarczająco dużo szukania pułapek, wykrywania ich, że powinnaś była to zauważyć. Dobra, teraz powinno pójść łatwiej, właśnie. Automatycznie powinnaś szukać ich. Coś widać? Nic tu nie było. No dobra, widzę drzwi, wobec czego przejdę się chyba naokoło tutaj, bo widzę, że to chyba będzie w ten sposób korytarz zakręcał. O, jasne. Na to się nie pisałam. Auć. Hexat w jej. Reszta bronić jej. Trzeba spróbować czegoś innego. Zaraz, Syl, co ty wyprawiasz? Proszę. Oto moja zemsta. Nie wygłupiaj się, proszę cię bardzo. No ale cóż, zerwałam troszeczkę. Widzę, że ranny jest Sarewok, więc odpocznijmy. I pięknie. Wszyscy w pełni sił, można ruszać dalej. Very good. Tak jest. Oczywiście skryjmy się. Tak jest, tak. Nic? Żadnych pułapek, więcej przeciwników nie widać. Okej. Niech wam będzie, to zobaczmy w takim razie, co jest za tymi drzwiami. Puste pomieszczenie? Serio? Ja? Naprawdę liczę na jakiś skarb. Nie wygląda to obiecująco, niestety. Tak, zdecydowanie bardzo nieobiecująco wygląda to miejsce. Za to nie przypominam sobie, żeby wcześniej w grze pojawiały się tego typu butle z bańkami powietrza. Okej. Dobra. W takim razie zerknijmy sobie tutaj. O! Oczywiście, że się trafiła większa mumia. Pamiętam sobie to miejsce! Cudo. Czego chcę? Zrozumiano. I ponieważ mamy tak naprawdę parę złodziei, tudzież złodziejek, pomogą obie obserwować okolicę. Ale Hexat jest oczywiście lepsza w otwieraniu tego wszystkiego. Nie są to jakieś specjalne, cenne skarby, niestety. Jak widać, cudze czaszki mnie jednak nie interesują. Okej, jakieś zaklęcie. Bida z nędzą, moi państwo. No, chociaż tyle, że jakaś mikstura przydatna w miarę. No i dobra, tutaj mamy... patrzcie, labirynt... W ten sposób się rozkłada. Dobra, mamy dwie pary drzwi, kolejne mumie. Dzieci pala! Nie da się powstrzymać! Się o to prosisz. No, pięknie. Kolejne puste pomieszczenie to jest aż smutne. No ale dobra, gra bardzo chce, żebyśmy ruszyli w centrum. W stronę centrum całego tego labiryntu. No więc dobra. Tu jest strasznie. Naprawdę wolałabym stąd odejść. Ostrożnie. O, dobrze. Jesteście wreszcie. Chwila. Nie jesteście wcale ciałami, które zamawiałam. Wciąż oddychacie.
Zobaczmy. Oddycham, naprawdę. Dobrze wiedzieć. A już zaczynałam mieć wątpliwości. Bezczelna dziewczyno! Wyrwę ci za to język! Zobaczymy, kto komu to wyrwie. Zobaczmy, czy jesteś w stanie rzucić jakieś zaklęcie. Tak, jest, wyłom. Proszę. Jestem bardzo. Chętna i gotowa. Ty, czy ty masz, moja droga Imoen, jakiś wyłom? Masz wyłom. Proszę. Tak. A ty, proszę cię, używaj jednak czego broni chcesz? Do walki wręcz. Będę niesamowicie zobowiązana. I tak. To. Zarewok czeka na rozkaz. Ty uderz krytycznie i ty sługa też będziesz natury. Uderzać krytycznie. Słowa. Czy ty masz coś, co mogłabyś użyć? Upuszczenie krwi dzieci nocy? Okej. Okay. Zobaczmy. A nuż widelec się uda. Nie można go zranić. No matko. No tak. Nie ma to jak zatrzymanie czasu. Nie znoszę tego zaklęcia w użytku przeciwników. No nic teraz nie zrobię. No, słucham ledwo cię. Mi się pojawili sojusznicy, przyzwańcy i już ich nie ma. Tak. Gin, babo. No tak. Biedny Sarywok. Za poległych! Moja broń nie działa! Trzeba spróbować. Już, spokojnie, nie panikujcie. Raz. I. Dwa. Moja broń nie działa! Już spokojnie, no nie panikujcie. Słuchaj, Heksat, to upuszczenie krwi. Okej? Zobaczmy. Co ty jeszcze tutaj masz? Zabójstwo. Dajesz. Moja broń nie działa. Moja broń nie działa. Kiszka. Upuść jej krwi! Czas ruszać? I raz jeszcze wyłom. To jest chyba ostatni wyłom Imoen. A ty masz coś jeszcze? Masz jeszcze jeden wyłom. Trzeba spróbować czegoś innego. Niro! Ratuj sytuację! Moja broń nie działa! Jestem gotowa! Nie można go czekać na rozkaz. Nie można go najwyższy zranić. Czas. Nie można moja go broń zranić. Nie działa! Ona jest upierdliwa! Czego co ja tu jeszcze mam? O! Tego się nie spodziewałam. Ni stąd, ni zowąd wyparowała. Przewracając strony tego znoszonego dziennika, natrafiasz na szczególnie ciekawy wpis. Korkoran jest głupcem, że postanowił się sprzeciwić swemu panu, ale to nie moje zmartwienie. Nawet jeśli zostanie zniszczony przez swoje dawne znajomości, moja wiedza na temat sztuk magicznych i tak wzrosła znacząco pod jego kuratelą. Jedyne, co musiałam zrobić, to podzielić się z nim kilkoma mało znanymi informacjami o tworzeniu mamideł. Nawiasem mówiąc, nasze starania zaowocowały stworzeniem idealnego duplikatu. Ale dosyć już o tym. Jestem zmęczona, a moje łóżko woła mnie do snu. Powinnam opisać jutro moje wysiłki w malowaniu jajek. To się nazywa hobby maga. Powinnam napisać książkę na temat hobby złych magów.